Meduza? Nie, to kamień. A meduza? To. Meduza. Hej, cześć, siemaneczko, wszystkim. Witam was w kolejnym odcineczku z Synów Lasu. I tak, mamy tutaj meduzę. Zostawcie świeczkę w komentarzu. Właśnie. A tu jest jeszcze ryba zdechnięta. Więc wy zostawcie łapeczkę, komentarz, subika. Podejrzewam, że jakiś z tych wieśniaków zanurzył nogi w tej wodzie, dlatego wszystkie pozdychały. Co tutaj się dzieje? Ej, napobuj mnie. Maczetę znalazłem. Co ty pierdolisz? Ja pierdolę! Maczeta! Patrzcie, maczetę mamy tutaj. Granaty! Ło, chłopie. Ale maczeta w jedynce była do dupy. Coś jeszcze jest? Amunicja śrutowa. Fajne. Nie powiem. Szyna do strzelby. O. Pająk. Zwłoki pająka teraz właściwie? Szyna do strzelby się nam przyda. Wszystko tutaj, co jest nam potrzebne, to się przyda. W jakim ja się dobrym miejscu wybudowałem? No, już wiesz teraz, co możesz teraz odwiedzić u siebie na odcinku. No. Oczywiście zostawić tam też, zostawcie subika u Szerolota. Zapraszam. Więc ja wam tutaj właśnie pokazuję na mapie, gdzie to jest. Ty, no, wiedzieli. Ta maczeta to chyba od tego toporka zbyt dużo lepsza nie jest. Znaczy ja już ci powiem, jak to wygląda. Jest lepsza od pałki. Nie no, szybciej kroi trochę. No, jest troszeczkę szybsza. Nie, ma takie same. To samo ma. Tyle samo wszystkiego. Minimalnie. No i tak wolę moją pałę. Dolania. Krzyżyka nie znalazłem jeszcze. Ale u siebie na sejwie, tak? Na live'owym. Więc dobra. My teraz pójdziemy sobie na wprost tego. No. O, zobacz, kto nas odwiedził, wstał w końcu. Widzę właśnie, zauważyłem to. A kiedy budujemy bazę? Dzisiaj? Myślę, że dzisiaj już będziemy mogli coś zacząć, ale to musimy dojść najpierw do nas. A ja chcę wzdłuż tej wody pójść, wiesz? No ty chory poje... Jak to maczy, to fajnie liście zbiera. No. Siema, złotoryju. Wiesz co, wydaje mi się, że ta maczeta ma trochę większy, szersze pole obrażeń. Tak na szerokość więcej bije. O, ten, on mnie bił, tak. Złotoryju. Oła. Ja go stuknij. Dobra, ja mam dwie jakieś w ogóle te do odpakowania. On już nie żyje, chłopie. Pracuję. Otwórz. Co my tutaj w ogóle znajdziemy w jednej torebce? Unboxing. Ja mogę zrobić unboxing kadłubka z typa. Kadłubka z typa. I drugi unboxing, co my tutaj będziemy mieć? Podobne rzeczy, tylko nawet piórko mamy. Dobra. Więc ja se przerzucę tylko na... Toporek ma więcej defensa niż maczeta tylko. No ale ten defens i tak on się nie zawsze przydaje. Lepiej jest... No właśnie. Uniki. Do blokowania to tylko do zwykłych kanibali, bo mu tam i tak się przebija przez to. No. Tu jest fajna miejscówka na wybudowanie się. Powiem ci tak szczerze. Właśnie myślałem, żeby się tu wybudować, ale Mikołaj chciał tam, więc zbudowaliśmy się tam. No. Tak, chciałem właśnie wziąć i klif, i plażę. Ale on stwierdził, że on chce samą plażę, no to wzięliśmy samą plażę. Co to za liście były? Zabija mnie to? Nie. Pierdalam jakieś szyszki. Gdzie jeziora jesteś? No jak widać. Ja uważam, że tutaj twórcy popełnili błąd, dając dostęp tak łatwy do wielu rzeczy. Błąd z pierwszego Deforesta, tak jak kiedyś Modern X był. Ale ładna ta miejscówka, że była. Czy jak jem w środku lasu, możesz też wyciąć lasy, będziesz szło tak samo. No tak, no ale wiesz, lasy się prawdopodobnie odrasta, ale nie jestem pewny. Ale możesz pięki wyciąć. Jak pięki wytniesz, no to się nie odrasta, co nie? Ja to patrzę, czy nie ma w ogóle jakiegoś wejścia do
kopalni przypadkiem? Nie da się maczetą drzewa ściąć, ale skam, w jedynce się dało. Jezu, już myślałem, że... Możecie napisać na zdrowie pod każdym filmem, w którym kichnąłem. Ciągle kicham, co film. O! Cześć, mordo. Osadnicy. Nie zdążyłem się zblokować, czaisz? Ginę. Ja też. Żyjesz? Żyjesz. Jeszcze. Skoczyłem na dół jak coś. No! Bob mnie zrzucił. Kurwa. Padłeś? Tak. Zdążyłem tylko wziąć leki, nie? Czemu dałeś się tak szybko zabić? Bo mnie zrzucił, ja nie zdążyłem nawet broń wyciągnąć, wiesz? To nie było wyciągać. Trzeba było spierdalać. No tak! Ja ej, zawsze, ale patrz, zawsze... jak daleko my jesteśmy od tego, normalnie aż tutaj w tym całym miejscu. Wiem, ale zawsze z wyjęciem broni ja czekam do momentu, kiedy kiedy ty będziesz atakowany, a nie ja. A ja ci mówiłem, że zeskoczyłem na dół. Dobra, mamy tak. Poszła godzina. Jezu, złoto ryje przyszedł. Idę od niego. A w namiocie mi coś zrobią, czy nie? Nie wiem. Nie robię mi krzywdy w namiocie. Jak chcesz wziąć broń, to masz ten. Ej, kurwa! W namiocie. To było chamstwo. Pomagam. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? Jestem w inwentory, to mnie kurwa ma napierdala, co nie? Nie powinno tak być. Czy nie, no spoko, ale to inwentory mogliby trochę bardziej korzystnie. Nie, powinny być te kurde, wiesz. Uważaj. No! Nawet dwóch kroków nie zrobiłem i dostałem w łeb. Dobra, rozumiem, że to jest hard, no ale bez przesady. Tylko czemu oni kurde aż tacy są? Niekiedy OP. Dobra, jednego pociąłem. O, bossa też zabiłem granatem. Dobra, to dobrze. Nie widzę. Czy oni coś tutaj mają? Nic nie mają tutaj. Bieda. Bieda Edition. Kosiesz. Jestem ciekaw, gdzie w ogóle można tą łopatę w końcu dobyć. Ale ten duży miał zwykle przy sobie te torebki. Ja teraz nie mam nawet torebki przy sobie. No. Czuję się wydymany. To jest jawne oszustwo. Gorzej. Batoniku. A, jeszcze jeden batoniku. Ty, ten kanibal miał na nodze pancerz z kości, taki jak my możemy. No. Dobra, pokażcie im mapę. O kurde, to się niedaleko wioski właśnie wybudowałeś. No tu wszędzie są wioski. No prawie wszędzie. Dobra, idziemy. Powiem ci, że ta plaża i tak jest wyjątkowo spokojna. Dzięki. Spoko, luz. Ach,
prostu, człowieku. No dobić chciałem. Się męczyłeś tą pałką głupio. Ty, radio. O, obóz. Więc może coś tutaj będzie. Łoś jest. Jedzonko. Dużo spania to jest. Butelek się nie da zbijać. No. Czemu pokazują, że ten, że można kopać, a kurde łopaty nie umie znaleźć? To mnie rozwala w ogóle. Tam jest wejście do kopalni, czy mi się zdaje? Nie, zdaje mi się. Walnąłem łosia maczetą w dupę. Maczetą w dupę? Przekroję wiewiórkę. Kroisz wiewiórki? Na obiad? Nie. No, czemu on tym nożykiem nie ma? Czemu on tym nożykiem musi kolejna pokroić? Co kolejna? Wioska, debili. No bo tych wiosek jest pełno. Możesz tutaj? Czy się będziesz mył? Dobra, już zabity. Kurwa, się człowiek nawet napić nie może. No nie. Bo od razu kurdy są, co nie? O, ten żółw się umie schować. No, zabiłem go. Dobra, oskurujmy. W dupę ci wsadzam. 6-9 zrobiliśmy. Normalnie. Dobra, chodź na tą wioskę, jeszcze też rozwalimy. Fajne jest to, że teraz opłaca się te wioski atakować, bo większość tych wiosek w jedynce nic nie miała prawie. A to i to różnie jest z tymi wioskami. No ale się bardziej opłaca niż w jedynce. W jedynce te wioski to takie... Co druga wioska była pusta. Ej, jak na bloku mnie... Zaatakowała? Normalnie, bo czasami się przebija. Trochę nie fair. Oj, czasem tak jest. No ja padam jak świnia po prostu. Ole, gościu salto zrobił. Zajebiste jest to salto w tył. Salto w tył. Wstawaj. Koniec opierdalania się. Pozabijałeś wszystkich? Złoto. Nie, jeszcze jeden. Zajebiście wygląda w ogóle krew w tej grze. Wziąłem go, przyniosłem. Tutaj jest? Bomba? Amunicję znalazłem. Leku się wezmę. Ale mu odrąbałem teraz głowę. Znalazłem. Zobaczcie. Rotę rybę. To? Czekaj. Mam rotę rybę w ekwipunku. O. Patrz jak mu odrąbałem głowę. Plecy. Na drzewie jest kutas. Jelitko! Gdzie jest ej, na patrz, drzewie? Patrz tu. Tam zszedł właśnie. Patrz. Aha, no. Moim zdaniem to jest zupełnie normalne. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Pomyśl sobie, jaki popierdoleniec wymyślił kiełbasę i wsadził mięso świni w jej własne jelita. Kurwa, dopiero się wyleczyłem. No widzisz, niekiedy nie trzeba się leczyć. Nie wiem właśnie, co za pojeb tak robi.
Się, no po prostu moim zdaniem uważam, że zrobienie kadłubka i wepchnięcie mu krzyża przez oczodół do gardła i wepchnięcie mu jego własnego jelita do gardła jest zupełnie normalne, dlatego że wszyscy ludzie tak robią cywilizowani ze świniami, a potem jeszcze to jedzą, więc uważam, że to jest jak najbardziej normalne, że kogoś zabijemy, obetniemy wszystkie kończyny, a potem sadzimy jego własne jelita do ryja. Uważam, że to jest zupełnie naturalna czynność i uważam, że każdy powinien tak robić, polecam. Dobrze. Dobra. Powoli idziemy. A poza tym, nazywając kogoś psycholem, jak ktoś komuś chce wpierw rozpuścić, a to zastanówcie się najpierw, kurwa, ludzie, co wyjecie, nie? Jak jecie kiełbasę, to się zastanówcie nad tym, co wyjecie, a później nazywajcie ludzi psycholami. To gwarantuję wam, że to wy nie jesteście tymi normalnymi tutaj. Możesz na mnie nie warczeć. Spoko, w kaszance są języczki, kurwa, jakieś inne wątróbki i inne gówna. Jak można w ogóle wyjeść wnętrzności? To jest obrzydliwe. Nie wiem. Jakieś kaszanki uwielbiałem, ale kaszanka zawsze miała jakieś takie dziwne elementy mięsne. I od czasu, kiedy... Ja zawsze to wypluwałem. A od czasu, kiedy dowiedziałem się, czym są te elementy mięsne, których tak bardzo nie lubiłem, już kaszanki nie jem. No widzisz. Dwa języczki, wątróbki, serduszka, płucka. Znaczy nie jest tak, że jakoś się tam tego wrzydzę czy coś, bo akurat miałem okazję wziąć płuco, serce do ręki, gołe ręki, ale no. ale jeść to wolałbym nie. O. No tak szczerze, takie płuco to jest w dotyku jak kawałek mięsa zwykły. Dobra, tu można kopać, to wiem. Się wiele na stówę. W tym miejscu można coś wykopać. Tylko jest uformowany w kształt, nie? To jest różnica taka. Płuco ma konkretny kształt, a mięso już tak nie do końca, nie? No tak. Dobra, bo my tutaj nie wejdziemy do żadnej jaskini, chyba. Nie, tutaj nie ma, tutaj trzeba wykopać, a my nie mamy łopaty. Nie mam łopaty. Już wadałoby się rady zrobić łopatę, a tu oni nie chcą. A, podniosłem to. Nie. O, widzisz? Pa, stoi. No widzisz. Leżeć. Leżeć. Ty się zdecyduj, czy ma stać, czy leżeć? Nie, ma leżeć. Co się z muchomorków robi? A tego to ja nie wiem. Może da się zatruwać broń jak kiedyś. Może tej mechaniki nie zniszczyli. Ale tu jest ładnie. Ale się tu drzew pomarańczowych zrobiło. To nie było tak pomarańczowo. No nie. To tu? To już jest nasza baza? Nie, jeszcze nie. W sensie w okolicy, czy nie? Jeszcze kawałek. Trochę mamy do tej bazy. Ogarnąłem w ogóle pożytek dla Kelvina. Jaki? Bierzesz ten. Stawiasz kilka pojemników na kłody i każesz mu je napełnić. Aha. To musisz uważać, żeby ich nie rozjebał, nie? Tylko trzeba uważać. Ale sam zacznie ścinać drzewa i wszystko. A to co? Zaświpczy tutaj? O! Co? Impreza. Ta? Impra jest tu. Ludzi w pizdu. Mam białą moc, tak? Dobra, rozwalamy, włączamy to. O, siekierka! Lepsza. Pierdolisz. O! Plecy!
Bok w zasadzie, ale... Ale szczegół tam w gili brudasie. Modern X! No, mamy. Do tego C4. Kurde, opłacało się tutaj podejść. Dygmunt. Wyłącz to muzykę. Nie. Prawa autorskie. No dobra. Może być? Nie. Już wyłączyłem. Się zdecyduj wreszcie. A teraz to już jej nie włączę, bo zepsułem radio. No, u mnie... A. Dobra, nie działa. Zapisujemy sobie grę, co nie? O kurwa, jaki to ma damage. A tu trup jest. Ja pierdolę, ja chcę tę broń. A powiem ci, że ona nie bije aż tak wolno wcale. No nie bije tak wolno. Ale fajnie, że nam się udało. Nie rozumiem, czemu on to w dwóch łapach trzyma. Przecież to lekkie jest. Mi w jednej. No ty masz się te pochodnie, nie? A ten nie. Telefon. Ja mam telefon. A weź nie, uderz w to. Co? To. Nie. Czemu? Bo nie. No jebi. Nie. O, jak tym koptołem. Dobra, lecimy dalej. To powoli. Albo dobra, tutaj możemy zakończyć odcineczek. To będzie chyba najlepiej. Więc tutaj znajduje się Modern Axe. Który ma bardzo fajne w ogóle właściwości. Ile ma? Najlepsza rzecz, nie? Szybkość ma słabą, ale najwięcej ma ale po prostu damage'a tak, póki co. Damage'a i obrony. Ale tej szybkości nie czuć. Zobaczymy, jak będzie jeszcze, jak dojdziemy w końcu i znajdziemy jeszcze jedną sikierkę. Strażaczką. Ja wam powiem tak od razu, ode mnie. W The Forest używałem Modern Axe'a do samego końca gry. Nawet czasami używałem go zamiast katany. Uważam, że to jest broń, która jest jedną z najlepszych broni w tej grze. Możliwych to... Na dwa hity go zdjąłem, ty. Ja go już wcześniej walnąłem. No to na trzy. Ale mi zajebałeś. Ale i tak. dobra, więc... To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. I zobaczymy, co będzie. Pa, pa.